bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.
Song in Love to jeden z najbardziej znanych utworów z musicalu Kiss Kate, który zdobył popularność dzięki przepięknemu wykonaniu wokalnemu Ellie Fitzgerald. Muzykę do tego musicalu napisał Cole Porter. My dziś Państwu zaproponujemy wersję znacząco odbiegającą od oryginału, niemniej mam nadzieję równie ciekawą, z tematami solowymi fletów, waldorni, saksofonu, altowego i trąbki. Thank you.
Thank you.
Troszkę energii w tym było, musicie Państwo przyznać. Give Me Some Lovin' i Blues Brothers. Wciąż wypada w nas.
22 lata temu powstała ta wspaniała orkiestra. Z pierwszego roku pozostało zaledwie kilku muzyków, drodzy Państwo, ale z jednego Pana jesteśmy szczególnie dumni. Panie Marianie, proszę nam się pokazać. Pan Marian Grzanka jest naszym najstarszym muzykiem. Nie powiedział mnie pan Marian, ale powiem, pan Marian za 3 miesiące będzie miał 80 lat. Jest 34 roku. Panie Marianie, zatem specjalna dedykacja dla pana, pan już wie, co my będziemy grali, no bo dałem panu problem. Specjalna zatem dedykacja dla pana, panie Marianie, a także dla twórców tej wspaniałej orkiestry z panem Adamem Kwaśnikiem na czele, świętej pamięci, panem burmistrzem, seniorem, nie wiem czy szefem, nie wiem czy jest, nie widziałem, że jest. Serdecznie witam, cieszymy się, że pan z nami jest, dyrektorem Miejskiej Szkoły Artystycznej, by nam tym domagał.
Poza tym możemy sobie usłuchować nazwę jako największe banki orkiestry z różnych powodów. Mnie to już Państwo znacie, że zakochana jestem od dawna i tak do końca świata, dopóki będę żyła, to będę kochać orkiestrę Dento. Pan Tapelusz powiedział na ostatniej próbie: Pani Zofio, Pani chyba jest największą fanką. Wszystko w porządku, bez tego chyba. Wszystkiego dobrego.